Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z użytymi produktami. Nie ma ich zbyt dużo, ale to tak jak już się przyzwyczailiście do mnie, że ja wolę częściej, a mniej produktów pokazać, które zużyłam. To są typowe przeciętniaki. Oprócz jednego, może od niego zacznę. To jest rewelacyjny produkt. Ja Wam o nim opowiadałam nieraz. Ja zawsze mam w zapasie, kupuję zawsze dwa takie. To jest taki balsam regenerujący do ust. To jest taki maleńki słoiczek. Jego jest naprawdę, już Wam powiem ile gram. O, nie powiem Wam ile gram. No trudno. Ale w każdym bądź razie jest z witaminą A i z witaminą E. Cokolwiek się nie dzieje na moich ustach, czyli wysuszają się, nie wiem, w zimę jest mróz i tak dalej. Ja używam kilka razy w ciągu dnia w zimę, 2-3 razy w ciągu dnia latem. Latem rzadziej, latem robię to tylko raniutko, kiedy wstaję i przygotowuję się do makijażu. Najpierw nakładam balsam, a potem robię makijaż. W międzyczasie po prostu się wchłania. Mogę wtedy jeszcze balsamem, szminką albo jakimś innym specyfikiem do ust sobie malować usta, ale przeważnie zostawiam na ustach tak samopas, ponieważ on nadaje piękny błysk. Przez kilka sekund, jak coś się dzieje na ustach, czyli są mega wysuszone, to przez parę sekund po prostu szczypie. Wiem, że regeneruje wtedy usta. Jest do wytrzymania, dziwne trochę takie uczucie, ale jest do wytrzymania i jestem zadowolona, zawsze do niego wrócę. Przeciętniak kolejny, balsam typowo na solarium, dostałam do przetestowania. Truskawka i wanilia, nie pachnie niczym, w ogóle delikatnym takim chemicznym zapachem. Mało go tu było, bo 5 ml, także no na pół mojego ciała. No, czy się opaliłam po nim? Jest napisane niby, że bronzer. No, nie wiem, może jakbym pod rząd kilka razy zużyła, to może bym się opaliła na działce. W każdym bądź razie typowy przeciętniak. Nie wiem, jak lubicie być takim balsamem balsamowani, to polecam, ale nic nadzwyczajnego. Aha, i jeszcze no, zawsze powtarzam przy tych balsamach pod rząd 2 a 3 dni to max, nie wiem, 2 dni max myślę, bo 3 dni to już jest sucha bardzo, skóra bardzo wysuszona, także nie polecam zbyt często stosowania. Tu przynoszę Wam maskarę, wniosłam opakowanie po granacie, ja mam mój ulubiony chabrowy kolor. Jego jeszcze troszeczkę tu jest, to znaczy w sensie jeszcze nie wysechł, ale już zaczyna dziwnie pachnieć, więc wolę się go pozbyć. Mam jeszcze granatowy i brązowy. Brązowy pewnie zużyję pod koniec wakacji, granatowy teraz, zaraz, jutro zacznę z niego korzystać. No nie wiem, jakoś taki mam sentyment do tych kolorowych tuszy od wielu lat naprawdę. Jak wyszłam ze średniej szkoły, to naprawdę, uwierzcie mi, dzień w dzień kolorowe. Jakoś czarny do mnie nigdy nie przemówił. Dwa razy miałam czarny tusz na rzęsach. Raz był to tusz wodoodporny. Niestety spadł rzęsisty deszcz i nie wyglądało to estetycznie, jak wracałam do domu. Drugi raz nie mogłam go domyć, bo był też, się okazało, wodoodporny. Okazało, było na nim napisane. No, tarłam, aż się okazało, że mam podrażnione oczy, znalazłam się u okulisty, no nic się mocnego nie stało, że tak powiem, ale nie wrócę już nigdy do czarnego tuszu, a wodoodpornego to już nigdy. To tak tylko moja taka dygresja, po prostu lubię kolory. Może przy kolorach będąc, pamiętacie bardzo dawno temu, na początku moich filmików, czyli prawie rok, jak kupiłam mojej Julce takie farbki, to są takie pudry do koloryzowania włosów. Zużyła je nie sama, bo jak przychodziły koleżanki po prostu na noc, miały zabawę sobie, koloryzowały, wiecie, wkłada się tutaj pasemko włosa i się przeciąga od góry na dół, albo od same końcówki. Jak widzicie, większość niebieski najbardziej zużyty. Moja córka, jak wiecie, na kilku tam filmikach pokazywałam jej włosy, ma kruszoczarne i długie, gęste, więc u niej te produkty bardzo mało się sprawdzały, bo no najlepiej na blondynkach to wygląda, nie oszukujmy się. Na czarnych trochę więcej trzeba było, dlatego one są tak zniszczone. Pozbywam się ich. Myślę, że teraz jak pójdzie do gimnazjum,
I myślę, że w drugiej klasie, w pierwszej to jeszcze tak trochę przymała, że tak się wyrażę, ale jak będzie chciała w drugiej klasie, a już w trzeciej, powiedzmy, że jakieś pasemko na wakacje, takie, żeby się zmyło, wiecie, po 2 tygodniach, żeby nie było później, że tam małolata się farbuje albo coś, to myślę, że jakieś tam właśnie pasemko przed wakacjami, na wakacje sobie zrobi jakiś kolor, może dwa, góra dwa, żeby też nie było tak, że jej się znudzi i będziemy potem tarły albo wycinały, kurde, kawałek włosa. Także, czy polecam? Dla blondynek oczywiście. Mam tylko jedną uwagę. Uwaga na deszcz. To znaczy, bo to jest po prostu zwykły puder. Posmarujemy włosa, niczym to nie jest utrwalone. Po prostu pada deszcz, a my mamy kolorową bluzkę później. Także o, tu jest taka, tylko moja taka delikatna uwaga. I typowy przeciętniak, mleczko, co ja mówię, mydło w płynie, mleczko i miód, no co ja mogę powiedzieć, no ładnie, ładnie pachnie, nie bardzo intensywnie, tak jak nieraz są, że mleko i miód, wiecie, obuchem w głowę zapach zabija, nie, delikatny, nie wysusza dłoni, to mogę powiedzieć, także ja jestem na plus i zadowolona, plusem następnym pompka. No taką wybrałam, więc wiedziałam, że z pompką, półlitrowy, długo go miałam, no jakiś czas, bo na przemian chyba miałam jeszcze dwa. Jeden to totalny nie wypał, a drugi jeszcze mam, no wszystko się zgadza, dlatego tak długo to trwało. Polecam dla ludzi, którzy lubią ciężkie zapachy, ale nie mocne, czyli nie takie, wiecie, intensywnie mówię, że żeby tam nikogoś, nie wiecie, w głowę nie walną ten zapach. Także o, przeciętniak polecam. Także o, ja się dzisiaj z Wami żegnam cieplutko i serdecznie. O, sorry, nie patrzcie tutaj na ten kawałek o stołu, nie widać już. Ja się z Wami cieplutko żegnam prawą ręką i do jutra, do zobaczenia, pa, pa.